I'm so yellow-chan. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. Pokaż Krzysztof, co to otrzymałeś. Jak Jezus Chrystus. Tak. A to na drwienku, tak? Tak. Jak Jezus Chrystus. A od kogo to otrzymałeś, Krzysztof? Co? Od kogo to otrzymałeś? Nie wiem od kogo, ale... A co, listu nie było? Gdzieś jest list, trzeba szukać będzie. I powiem tak. Z całego serca dla tego człowieka dziękuję. Przestań wiedzieć prawdę. Na tym obrazku. Tak, taki jestem. Pokaż się. Taki raz. Jestem. Ja się przyjrzę też, dokładnie. Po prawej stronie to co to jest? Gołąbek? Czy tak. Gołąbek, tak? Tak. Ale nie taki z garka do jedzenia. Aniołek. Aniołek. Tak. A po środku? Co? A po środku to ty stoisz. Tak. W koronie cierniowej. Tak. Jak Chrystus, Panie Jezus. Widzicie? Ty miałeś kiedyś taką koronę. Co? Ty miałeś kiedyś taką koronę. Tak. Nie wiem, gdzie ona jest. Pewnie za łóżkiem gdzieś leży. Nie, nie ma. Nie ma, szukałeś? Nie ma. On wziął do pieca i spalił. Nie. I tam leży na pewno gdzieś. Ty chowasz i nic nie możesz znaleźć. Powiem dla was, że ten obrazek przedstawia mnie męczennika Bożego. Bożego męczennika, który na tym świecie męczy się. Panie Jezu, Chryste, Król Nieba, Ty wybrałeś mnie, bo Ciebie bili, łotry. Tak jak teraz ukrzyżową Rafał Marcin K. Borodo. Ciebie ukrzyżował? Matkę Boską. A dlaczego ukrzyżował? A gdzie drzewa lipy? Te co chcieli? Gdzie drzewa lipy? Te co chcieli? Tak. Pewnie w piecu. I dymek poszedł do nieba. To ukrzyżowanie było. Bo piły szli, a piła to Bóg, Matka Boska nie daruje tym ludziom, którzy chcieli. Bo wiesz co na drzewie się ukazało? Śliczna panienka. Dobrze, co widzisz jeszcze w tej postaci, która tu stoi na tym obrazku? Widzę aniołka, gołąbka. Pana Jezusa widzę, Maryję Przenajświętszą. Tu. Mhm. Tu ja. Z krzyżem. W koronie cierniowej. Co ta twarz wyraża? Popatrz na ten obrazek. Co ta twarz wyraża? Twoim zdaniem. Co wyraża? Tak. Litość. Do Boga. Za wasze grzechy. I moje również. Tak. I Wojtka. Wszystkich. A swoje? Też. Ja też nie święty. I powiem, widzicie, trzymam krzyż w ręku, tak jak biskup. Tak jak biskup, ojciec święty. Tak samo. Ta twarz wyraża cierpienie, moim zdaniem, Krzysztof. Proszę? Cierpienie wyraża ta twarz. Tak. Masz rację. Masz rację. Cierpienie. Ból. Zadajecie mnie ból, cierpienie. Męczycie mnie. Zamiesz pomagać. Zrzucicie śmiecie, kamienie. Głoną oblewacie samochody, prawo jazdy zabieracie, żeby nie jeździł, żeby tak jak Chrystus chodził w łapciach, to przyślijcie łapcie. Przyślijcie szaty takie, jak dla Pana Jezusa. Bardzo proszę. Ubiorę się.
Będziesz chodził, tak? Będę chodzić. Nawet to ubranie, aby nałożyć tamte. Nawet zimą byś chodził, tak? Nawet zimą. Panie Jezu. Krzyśku, nie płacz. Dzisiaj święto, niedziela, Boża, nie ma lipy zostali zniszczone, nie ma otwarte knajpy na rynku Kościuszki, to sklep, to knajpa nowego domu towarowego, knajpa. Tak, a było fajnie. Towarów było. Spożywczy, niespożywczy był. Astoria. Fajnie była restauracja. Można było zjeść dajś. Ja sam zachodziłem, jadłem. Tam do Astorii? Tak. Do baru. No był tam bar, tak. A jest jeszcze. Nie ma. Jest. Nie ma, zamknięta. Zamknięta, człowieku. Już zamknęli, Wojtek, wiesz? Całkowicie. Zamknięta jest. Trzeba będzie sprawdzić, której soboty, nie? Nie ma. Całkowicie. A cały ulica, rynek Kościuszki, alkohol kwitnie. Od piwa aż powiększy smak. A wiosna to ochlanie jest wasze. A teraz przychodzi Sylwester, noworoczek. Uch, będziecie chlać. Będzie zabawę na cemencie na 102. I petardy pewnie będą. Ja zabronię. Nie będzie petard? Nie będzie i alkoholu nie będzie. W całym Białymstoku? W całym. Czy w całej Polsce? W całej Polsce. Na całym świecie. Nawet może i na całym świecie. Ja to likwiduję. Już poszło. Do radia, telewizji. Do radia Jart. Pismo. A że my redaktorzy, ale zrobili wywiad. A żeby alkoholu nie było na Sylwestra? Tak. Żeby restauracje były te polikwidowane. No to gdzie ludzie będą się bawili? A po co się bawić? W piwnicy chyba. Mamy cierpienie. A po piwnicach? Właśnie, dobrze, Wojtek powiedział. Po piwnicach będą siedzieć? Przecież to jest święto, w Nowy Rok, tak. Sylwester, ludzie chcą się pobawić. To ty lubisz alkohol chlać? Tak jak... Czyli się tak, czy nie? Tak jak każdy. Nie, tak czy nie? No ja nie mogę powiedzieć tak czy nie. Nie, musisz odpowiedzieć. Lubisz alkohol chlać? Wszyscy lubią chlać, tylko zależy w jakich ilościach. Właśnie. Bo chlacie. Raz, nie pijecie, ale chlacie. Wiadrami chlamy, tak. Wiadrami. Nawet i wiadrami. Żeby wiadro stało, to ty by wypiły. Wiesz? Jak koń. Łeb bym wsadził, bym wypił. Jeszcze lepiej jak koń, jak byk. A co, byk szybciej pije, czy koń? I ten pije. Ale kto szybciej? I ten równo piją. Równo piją, tak? Tak. To nie ma znaczenia, czy koń, czy byk. Nie ma. No to... Ja powiem tak. Że... Ja się nie widziałem. Tu zobaczyłem tylko w Białymstoku alkoholom, jak ludzie piją z gwinta. A jak to z gwinta się pije? Mleko. Ty umiesz pić. Tak jak z gwinta mleko pijesz? Co? Ja mleko piję z butelki i z kubka. A ty wódkę z czego pijesz? Ja z gwinta, tylko wyłącznie z gwinta. Inaczej nie umiem. No. I na raz, wszystko na raz. U nas na warmii alkoholu nie było. Wojtek, no tak się piło kiedyś, nie? No, no z gwinta od razu, litr z gwinta. Gul, gul, gul. U nas alkoholu nie było. Nie było alkoholu w Wilkowie? Nie. W ogóle? W ogóle. U nas jak święto? To co pili? Mleko,
napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, ciastka, różnego rodzaju. O! Do nas przychodzili. Z Wilkowa przypuścił. Całe Wilkowo. Na mleko. Na mleko, na wszystko. Mama napisze różnego rodzaju ciast. Różnego. Już tu nie będę wymieniać ciasta. No nie wymienia, nie. Przypuśćmy, pączki, nie pączki, różne. No tak, no. Rodzaju. A to z jabłkami, a to śliwkami, a to. A to sernik, a to piździernik, no wiadomo. Tak, i sam wiesz. No wiem, no. I. No. W głównym pokoju to wszystko na stole stoi. Ten obrus. Cerata. Nie, obrus. Obrus, tak? Obrus. A obrus to się od święta zakładało, a cerata na co dzień, tak? U nas na obrus się. U nas od święte to od święte obrusy, a na co dzień to na co dzień. Aha, rozumiem. Te w innej szafie, te w innej szafie, tak? Co? Te w innej szafie? Tak, tak. I przypuśćmy, mamusia na święta się szykuje. Na Boże Narodzenie. No bierze z szafy świątecznej obrus. Nie, jeszcze póki do Bożego Narodzenia, to zwykły bierze. No tak, a później już na święto, to już świąteczne. I tam leżą, wiesz, ciasta różnego rodzaju. Na talerzach. Ale długo na pewno nie poleżały. Świeciutkie. Ale ty na pewno długo nie poleżały, bo ty podjadałeś. Ja? Ty nawet mięso mielone podjadałeś, tak. Opowiadałeś. Nie dałeś już smażyć, już surowe zżarłeś. Powiem tak. To... No? Przynęcie... No, tak było? Przynęcie, że tak. No to widzisz, no. Ale... dużo się nie najesz tego słodyczy. No nie, no to do spróbowania, tak? Po kawałeczku weźmiesz każdego ciasta, to tylko nawet nie zjesz. No nie zjesz, no. Nawet nie zjesz. Nawet weźmiesz 3-4 kawałki z jednego ciasta, przypuśćmy je, o masz o. No tak, no. Nawet tak masz. No do rzeczy. I? Do obrazka wróć. Nie chce się jeść. Nawet babcia i dziadek widzieli, to mówię tak. Krzysiu, masz jeszcze tego. No my nie, dziadku. Dziękuję. O taką na jedną. Dobra, do obrazka o. Jeszcze parę zdań. Co chciałeś powiedzieć na temat obrazka tego i tej postaci, która tutaj widnieje. A jak to narysowane? Jak to wypalone jakimś czymś? I powiem dla was, że Maryja Panna Królowa Świata Polski, rodzin, wasza matka ukochana, do matek teraz mówię, trzyma w ręku miecz. Miecz trzyma, zabija kogo? Węża. Węża. Zabija węża. Tam, gdzie było... A co ten wąż winny? Tam, gdzie ja mieszkałem, miejscowość nazywała się Lipy. Lipa. Od tego święta Lipka powstała, że Matka Boska, a było bagno i szatan, diabeł, bo wąż przemienił się w szatana, diabła. I co? On wciągał ludzi akuratnych, gdzie? Bo bagno tego. Topił. I co? Jak opowiadałem historię, że nie będę tej historii przewracać, ale krótko powiem. Nie, bo już za długi film, Krzysiek. Że ukazała się dla więźnia w więzieniu o imieniu takim samym jak tatuś i więzień wyrzeźbił rzeźbę Sisiu wspaniałą Matkę Boską, figurkę. I to wziął figurkę i poszedł na sprawę. Pożegnał się statusie w ceny, ale tatuś ucałował tę figurkę. I co? Mówi Bronek do mego tatucia świętej pamięci. Ja już chyba będę uwolniony. Tak serce moje czuję. Tatuś mówi, daj Boże, to wyrzeczy całego serca. Tak się stało. A on odpowiedział,
Tobie też, Bronku, życzę. O imieniu takim samym. Bronek dla Bronka życzę. I ten już przyszedł. Mówi, ja wolny, a ty zostajesz. Tak się mówi, trudno. Ale spojrzę jeszcze raz na tą figurkę, którą wyrzeźbił ten człowiek. I mówi tak, a gdzie tą figurkę niesiesz? Dowiedziałem się, że w Polsce jest taka lipa, o nazwie Lipy. Tam bagno, diabeł, szatan wciąga ludzi. Tam się zanieść i postawić ją na tym drzewie. Jak ja, a tam co odpowiada, Bronku, bracie mój, kolego mój, nie idź prędko. Ja chcę ciebie dograć. Narysował plan. Dla tatusia zostają. Dobra, Krzysiek, dobra. Już tą historię, kończę. Ale opowiadałeś tą historię już. Dokończ o obrazku jedno zdanie. Ten obrazek, bo nie chcę Jarek, ażeby opowiedział, przypomniał całą historię. Ale ja już słyszałem tą historię, Krzysztof. I widzowie też. Ten obrazek przypomina mękę, cierpienie, ból zadawany przez was. A Bóg, Pan Jezus ten, wybrał mnie, jak on był bity, chrostany, umęczony i powieszony na krzyż. I pogrzebany. I zawalony kamieniami. Tak samo ja będę. Ale ja grobu swego nie odwalę. Tylko dusza moja pójdzie tam. A ciało będzie w ziemi leżeć. Nie wiem, czy będziecie przychodzić na mój grób. Ale dusza każdego człowieka nie potrzebuje kwiatków, zniczy, światła. Choć moją światło Chrystusa. Ale powiem wam, że nie potrzebuje. Z tego powodu, że ona tylko potrzebuje modlitwy. Modlitwy, ażeby poszła prosto gdzie? Do nieba. Każdego człowieka, dziecko narodzone, małe, już dźwiga krzyż. Dźwiga pierwszy ten krzyż ma, zadany ból, cierpienie. I takie obrazki będą wisieć. Już nie wiem gdzie wieszać. Nie wiem gdzie wieszać, ale tu będę wieszać. Będę tu wieszać, że będzie ładnie, pięknie, ślicznie, wspaniale. Że będzie bardzo, bardzo cieszę się, że w takiej ja jestem męczącej, krwawej postaci mnie przedstawiacie. Bardzo to mnie radość. Bardzo to mnie cieszy się. Jeszcze jedną historię. Nie, już nie, żadnych historii. Już jest za długi film. Ludzie ale, nie chcą. Ale drugi. Nie, już wystarczy. Żadnych historii. I życzę wam na Nowy Rok. Pierwsze na Boże Narodzenie. Który narodzi się Chrystus. Król Chrystus, Pan Zbawiciel. Świata. Zaraz niedługo. Będzie Maria karmiła swoim ukochanym mleczkiem. Synka. Będzie karmiła. Mam obraz na ścianie, jak Maria karmi dziecię swoje. Nagraj ten obraz. Proszę ciebie. Tam wyżej co wisi. Po prawej stronie ja widzę, no. I widzicie, jak człowiek malutki, a jak pije wspaniałe mleczko od matki. Tak jak ty mleczko pijesz do dnia dzisiejszego? Od maczki, której ma najsłodszy, najlepszy pokarm dla wszystkich. Matki, powiem tak, wszystkie macie wspaniałe mleczko. A co ty, skąd ty możesz wiedzieć, jakie jest? Próbowałeś? A ty nie próbowałeś? A ja nie pamiętam. Ja pamiętam. No to może często próbujesz takiego mleczka, co? Co? Może ty często próbujesz takiego mleczka? Od pań.
Jak to, nie. Jak to z tobą jest? Nie. Nie? Nie. No. A ty nie próbujesz? Ja nie. No o nie! Nie. No, no ty mówisz, że wspaniałe. Przepraszam, bo jak małe dziecko pije, to wspaniałe. No, no to ty pamiętasz, jak smakowało? A jak? To ty jak się urodziłeś, już wszystko pamiętasz? A jak? Fenomen. Fenomen jesteś, Krzysztof. Fenomen. Nigdy takiego człowieka w życiu nie spotkałem jak ty. Od maleńkości wszystko pamięta. Pamiętam. Jak tylko się począłeś. Tak. Już pamiętasz. Wszystko. No to jesteś fenomen. Zazdroszczam ci. Zazdroszczam. Co? Zazdroszczam ci. Zazdroszczysz? Zazdroszczę. Widzisz, a wiesz, kto to mnie daje? Dwie, trzy osoby. Ja wiem, kto. Kto? Pan Bóg. Matka Boska. I? Duch Święty. I? Pan Jezus. I Pan Jezus. Czyli cztery. One dają mnie tu. A co tutaj jest? Cycek. Co? Cycek. A po cyckiem? Kości. Nie, jeszcze coś jest. No kości, żebra. Jeszcze coś jest. Kiszki dalej są. Nie, kiszki to tu. A tu? Sutka. Nie. No to co tam jest? Serce. A o sercu mówisz. No jest. Ale to dalej. Za cyckiem, za żebrem, za kiszką jest dopiero serce. Tak. No, miałeś biologię? Tak. Ale jest serce. Jest. I serce u każdego człowieka bije. Bije. Nie wie człowiek, kiedy to serce stanie. No nie wie. Tu chodzi, zatrzymuje się i nie odzywa się. Zgadza się? Ja nie wiem w twoim przypadku, czy by tak było. Co? Ja nie wiem, czy w twoim przypadku by tak było. No ale tak by zatrzymało się, to ty byś dalej chodził. Dla mnie? Tak. Nie życzysz? Nie, ja mówię, że w twoim przypadku, nawet gdyby się zatrzymało, to ty byś dalej chodził. A czemu? Bo ty jesteś fenomen. Dlaczego fenomen? No tak, no, bo ty dostajesz siłę od tych czterech. Bo mnie dają te cztery osoby. No tak. Święte. No dlatego mówię, że ty jesteś fenomen. Wiesz, że ja od maleńkiego bez przerwy po cichu modliłem się. Jak dziecko byłem. Za mnie? Za wszystkich. I za mnie też? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Widzowie to też również. Wiesz, że ja z mamusią chodziłem na chór i koło mamusi po cichu śpiewałem razem. No to by dobrze. Tak trzeba. Wiesz? Do dziś masz ten... I podglądałem. Ale do dziś, Krzysztof, masz ten, wiesz, głosik taki. I podglądałem, wiesz, zawsze lubiłem podglądać, jak organista grał. No i potem zostałeś organistą. Tak. Opowiadałeś już o tym. Dobra, Krzyśku. Zawsze lubiłem. Dziękujemy tobie. A mnie organista... Ale jak, Krzysiek, w imieniu... A mnie organista... Krzysztof! Ale kończę. Ale ja teraz powiem. Nie, ja, nie, nie ja. Ja pierwszy. Nie, kończę. Ja tobie chciałem podziękować w imieniu swoim i widzów, że ty za nas się modlisz. A dziękuję bardzo. Na koniec powiedz. Jak ja podglądałem sobie, co organista robił mnie? O tym, o palcem. Jak dziś... O Jezu, nie mów, co robił tobie tym palcem. Co tym palcem tobie robił? Po czym? Po nosie. Oby tylko po nosie. Po nosie. Tylko po nosie? Gra. Pyc! Mówi, czego ty tutaj? A mama mówi, z mamą przeszli na ty, bo braciszek ten, bo razem chodziło na chór, śpiewała. To wiesz, tam wszyscy byli na ty. To wiesz, do mamy mówi, panie Leonardo, ja po nosie daję lecynę, bo on chce mój zawód zabrać. No i doczekał się i zostałeś organistą. No jak zmarł? No wtedy zostałeś organistą. Jak? A to niespodzianka było? Ja opowiadałeś, już nie opowiadam. Dla nas niespodzianka było. Opowiadałeś. Dla całego Wilkowa. Dobra, wystarczy na dzisiaj nagrywania. Jest niedziela, pora odpoczynku. Jutro do roboty, Krzysztof. 6:30 wstajesz do roboty. A co? No a co? Tak jak każdy. A co, ty z innej gliny? Ja? No. Nie, takie same. No to 6:30 ząbki umyć. Umyć się, rachciach-ciach. W kamasze i wio. I gdzie? A nie wiem, gdzie chcesz. W pole możesz iść nawet. A teraz pole się nie orze. A mówię orać? Kamienie zbierać.
A kamieni nie ma. Jak nie ma kamieni? Nie ma. Wejdź tu na łąkę, zobaczysz na kamieni. Wejdź na łąkę tutaj. A ja kamienie dłużej nie podniosę. No to nieduże, takie mniejsze. Dobra, żarty żartami. Pozdrów jeszcze widzów. Wszystkich pozdrawiam z całego serca. I tym obrazkiem, co wy przysłaliście, was błogosławię. Pobłogosław. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.